W miniony piątek edukację w przedszkolu w Smykowie ukończyło 24 dzieci z najstarszej grupy Tęczowe Misie. Łącznie wakacje rozpoczęło 74 podopiecznych placówki. Jednak dla młodszych roczników uroczystość była jedynie symbolicznym pożegnaniem przedszkola, ponieważ będzie ono funkcjonować przez całe wakacje. Dla przedszkolaków przygotowaliśmy takie symboliczne zakończenie roku szkolnego 2019-2020, a dokładnie dzisiaj żegnamy absolwentów naszego przedszkola, którzy tutaj przez cały rok uczęszczali. Dzisiaj będzie prezentacja multimedialna najstarszej grupy, czyli rodzice pod koniec całej uroczystości będą oglądać swoje pociechy z ekranu tablicy interaktywnej. Podczas uroczystości obecny był wicewójt gminy Smyków Jerzy Duda oraz przewodnicząca Rady Gminy Danuta Jarek. Jak udało nam się dowiedzieć, zakończenie roku szkolnego w przedszkolu w Smykowie miało charakter symboliczny, ponieważ placówka będzie funkcjonować przez całe wakacje. Jerzy Duda zwrócił uwagę na różnorodność zajęć, która sprawia, że przedszkolaki nawet w okresie wakacyjnym nie będą się nudzić. Jest to bardzo ważny dzień w życiu gminy, z tego względu, że to takie zakończenie praktycznie symboliczne, bo dzieci, z tego co wiem, pani dyrektor mówiła, że będą uczęszczać, bo taka jest potrzeba i rodzice mają potrzebę, żeby dzieci tutaj wysyłać do przedszkola. Zresztą tutaj wspaniale się bawią. Pani dyrektor plus kadra nauczycielska mają tyle fajnych pomysłów, że dzieci się tutaj nie nudzą. Chodzą uśmiechnięte, zadowolone. Świadectwa, dyplomy i upominki wręczała dzieciom dyrektorka przedszkola wraz z nauczycielkami. Dyrektor Dorota Kołodziejczyk podziękowała także rodzicom za zaufanie. Drodzy rodzice, Wam dziękujemy, że zaufaliście nam i powierzyliście pod opiekę Wasze dziecko. Gratulujemy Wam takich cudownych dzieci. Gratulujemy postępu w ich rozwoju, który jest bardzo, bardzo zauważalny. Każde z nich jest wyjątkowe i pięknie wzrasta w każdym obszarze rozwoju. Wychowawczyni Jolanta Błońska podziękowała tęczowym misiom oraz ich rodzicom za lata współpracy. Następnie dyrektor Dorota Kołodziejczyk oraz wicewójt Jerzy Duda uhonorowali rodziców działających w samorządzie grupy i przedszkola, a także osoby, które przyczyniły się do rozwoju placówki i aktywnie ją wspierali. Na koniec przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną, którą sami przygotowali i której byli bohaterami, a po opuszczeniu sali każdy otrzymał balonową szabelkę. Przed wejściem do szkoły goście zobowiązani byli założyć maseczkę, zdezynfekować ręce oraz założyć foliowe buty. Wszystkie środki ochrony zapewniło przedszkole. Te reguły nie obowiązywały dzieci. Z okazji rozpoczęcia wakacji wszystkim przedszkolakom życzymy udanego wypoczynku oraz jak najlepszych sukcesów w dalszej edukacji.